Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Parę osób pytało nas, w jaki sposób żywimy nasze króliki i jak utrzymujemy wagę u królików. W dzisiejszym odcinku postaramy się Wam przedstawić żywienie w naszych hodowlach. Króliki w naszych hodowlach mają stały dostęp do siana. Pełne paśniki wystarczają na mniej więcej 2 tygodnie. Na jedną hodowlę na wszystkie oczka wychodzi 2 kostki. Taka forma podawania siana jest bardzo wygodna, nie trzeba codziennie dokładać siana, króliki na bieżąco pobierają sobie pokarm. Kolejnym elementem w żywieniu królików jest mieszanka zbożowa. W naszych hodowlach występują dwa rodzaje mieszanek. Pierwsza, która jest bazowa, i druga, która jest podawana dla matek i młodych. Obie mieszanki składają się z czarnego owsa, żółtego owsa, kukurydzy, pszenżyta, pszenicy i granulatu firmy Provimi. Różnią się procentowością tych składników w paszy. Króliki w naszych hodowlach są regularnie ważone i na podstawie mieszanki bazowej są dobierane składniki tak, aby były dostosowane do odpowiedniej sztuki. Kolejnym niezbędnym elementem w żywieniu królika jest woda. Do wody stosujemy różnego rodzaju zakwaszacze i witaminy, które pomagają w utrzymaniu higieny systemu pojenia, jak i dobrej kondycji królików. Pierwszym produktem, jaki stosujemy, jest zakwaszacz ProForce Expert. Kolejnym produktem jest Vital K-Forte. Jest to produkt, który utrzymuje dobrą kondycję sierści królika. Kolejnym produktem jest Suplexan Allium. Pomaga on w problemach z układem pokarmowym oraz z układem oddechowym u królików. Mieliśmy go z myślą o przeciwdziałaniu kokcydiozie. Kolejnym produktem jest Vital Amino. Jest to mieszanka bardzo dużej ilości witamin i aminokwasów potrzebne w prawidłowym rozwoju u królików. Kolejnym produktem jest Suplexan HEPA. Stosowaliśmy go jako zamiennik dla Suplexanu Allium. Wspomagał on pracę wątroby i układu pokarmowego. Kolejnym produktem jest zakwaszacz Acidin, który służy do dezynfekcji systemów pojenia oraz do stabilizacji pH wody. Kolejnym produktem jest Vital Osteo. Jest to zestaw minerałów, który poprawia stan układu kostnego oraz odporność u królików. Zimą króliki dostają wodę 2 razy dziennie. W pozostałych porach roku mają stały dostęp do wody poprzez system pojenia. Ważne jest, żeby nie przedawkować witamin i zakwaszaczy i stosować je z zalecanymi dawkami przez producenta. Także to wszystko w dzisiejszym filmiku. Jeśli tego typu filmy Wam się podobają, piszcie w komentarzach. Piszcie również, które z dodatków Wy stosujecie.
Wejdźcie na Facebooka, link w opisie, gdzie są wszelkie aktualności o hodowli. Trzymajcie się i cześć.